Nowe boisko powitało uczniów wracających z wakacji. Salwa honorowa z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ponad 6 milionów złotych zabezpieczono na rzecz budżetu obywatelskiego. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież po dłuższej przerwie mogą wrócić do szkoły stacjonarnie, aby kontynuować naukę. Niecodzienny charakter miało rozpoczęcie nowego semestru w publicznej szkole podstawowej nr 17 w Radomiu. Oprócz przywitania uczniów odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska, które powstało dzięki budżetowi obywatelskiemu. Takie projekty szczególnie cieszą, bo po pierwsze poprawiają naszą bazę sportową przy radomskich szkołach, czyli dają szansę rozwoju młodym radomianom, rozwoju sportowego, ale też przede wszystkim tych takich pasji i zainteresowań, które mają młodzi ludzie. Cieszę się bardzo, bo takie boiska dają również wartość dodaną dla całej szkoły, ale w związku z tym, że jest to projekt z budżetu obywatelskiego, to również cieszy to, że z tego obiektu będą korzystali mieszkańcy osiedla Południe. Dyrektor szkoły zachęca do głosowania na kolejny projekt. Tym razem jest to plac zabaw, którego szczególnie brakuje tym najmłodszym uczniom. Czas dzieciństwa, tak się nazywa nasz projekt, drugi na liście projektów instytucjonalnych. No, liczymy na to, że uda nam się zdobyć głosy, które pozwolą nam się również i w tym roku cieszyć. Doskwiera nam brak tego placu zabaw. Nie mamy go tutaj, a dzieci klas młodszych jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Mimo pandemii koronawirusa, z jaką jeszcze niedawno się zmagaliśmy, Marek Lipiec ma nadzieję na pełny rok nauki stacjonarnie w murach szkoły. Chcemy w szkole pracować stacjonarnie, bo szkoła to są mury, to są wszyscy w niej zgromadzeni, to są lekcje w salach, a nie w formie zdalnej. Liczymy, że mimo tych emocji uda nam się ten rok w pełni spędzić w szkole z dziećmi na zajęciach. Na stronie internetowej publicznej szkoły podstawowej nr 17 rodzice oraz uczniowie mogą zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego powrotu do szkoły. W placówce w tym roku uczyć się będzie 514 uczniów. W budynku są także 4 oddziały przedszkola nr 5. 1 września wiąże się nie tylko z powrotem do szkół, ale jak co roku to także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. We wtorek o godzinie 10 w kościele garnizonowym rozpoczęły się obchody związane z 81. rocznicą. Uroczystość zainaugurowała msza święta, później odczytano apel pamięci i rozpoczęto salwę honorową. Na zakończenie przedstawiciele służb mundurowych oraz władz miasta na czele z wiceprezydentem Radomia Mateuszem Tyczyńskim złożyli kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza. W uroczystościach wzięła udział również Orkiestra Wojskowa z Dęblina, która odegrała pieśń 1. Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Poniedziałek 31 sierpnia rozpoczęło się głosowanie na projekty, które znalazły się w budżecie obywatelskim 2021. W tegorocznej edycji na liście można wybierać spośród 207 różnych propozycji. I radomianie czują, że dzięki budżetowi obywatelskiemu Radom może się zmienić, bo już pierwszego dnia praktycznie 1000 głosów oddanych. To naprawdę dużo. Zachęcamy do głosowania, szczególnie głosowania przez internet, bo to dzisiaj bezpieczniejsze i bardzo łatwe. Także konsultacje radom.pl. Tradycyjnie już projekty są podzielone na 4 kategorie. Pierwsza to inwestycje do 50 tysięcy złotych, druga do 400 tysięcy złotych, trzecia powyżej tej kwoty, a czwarta kategoria to projekty instytucjonalne. Na rzecz budżetu obywatelskiego w bieżącym roku zabezpieczono kwotę 6 milionów 200 tysięcy złotych. To dużo pieniędzy, można za to zrobić naprawdę wiele wokół siebie, tym bardziej, że te małe projekty to są projekty do 50 tysięcy złotych, a więc popatrzcie Państwo, ile można za to wokół siebie zmienić. Co ciekawe, wśród projektów do 400 tysięcy złotych znalazł się m.in. pomysł na zorganizowanie meczu siatkarskiej reprezentacji Polski w ramach otwarcia hali przy ulicy Struga. Powyżej tej kwoty pomysłodawcy zaproponowali drzewa solarne, organizację 3-dniowego Festiwalu Wolności z okazji 45. rocznicy czerwca 76, czy 8-letnich koncertów na rynku z takimi gwiazdami jak Paweł Domagała, Daria Zawiałow lub Kleo. W skrócie, jest w czym wybierać i fakt
ten doceniają radomianie, wśród których budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością. Przypuszczam, że radomianie widzą efekty, widzą, że wokół nich wiele się dzięki budżetowi obywatelskiego udaje. To są bardzo często małe rzeczy, które w tym dużym miejskim budżecie gdzieś tam giną. Natomiast małe wspólnoty lokalne mogą sobie wygłosować, czy to kawałek chodnika, czy książki do biblioteki, czy uporządkowanie terenu wokół swoich bloków. Głosowanie potrwa do 20 września. Oprócz głosowania elektronicznego można również głosować w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, w Biurze Rady Miejskiej, w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Referacie Komunikacji Społecznej, w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta i Turystyki oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Rwańskiej. Głosowanie potrwa do 20 września. W ubiegłym i na początku bieżącego roku lasy w gminie Odżywu cierpiały z powodu podpaleń. Od połowy maja zagrożenie zażegnały patrole prowadzone przez żołnierzy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia przy współpracy z lokalną strażą pożarną. W marcu były pierwsze podpalenia, ewidentne dwa. W kwietniu jedno duże w 9 miejscach i z chwilą rozpoczęcia patrolowania nagle się wszystko rwało. Nie ma, po prostu. Mogliśmy spać spokojnie, mogliśmy szkolić naszych strażaków OSP. Mamy olbrzymie oszczędności, oszczędności ma Państwowa Straż Pożarna. Przede wszystkim mieszkańcy odetchnęli od tego wszystkiego, bo to psychicznie przygniatało. Jak się okazuje, wspólne patrole przyniosły pożądany efekt. Udało się uniknąć podpaleń, udało się uniknąć pożarów, choć rok był ekstremalnie suchy i znaczna część roku to był najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach, więc pokazuje to o skuteczność żołnierzy i pokazuje sens wspólnego działania. Akcja żołnierzy i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej nie tylko zapewniła bezpieczeństwo lokalnej zieleni, ale i przyczyniła się do rozwoju i poprawy kwalifikacji patrolujących. Bardzo się cieszę, że ta nasza codzienna praca, codzienne szkolenie, które podnosi umiejętności i kwalifikacje radomskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, przekłada się tutaj na realne działania w terenie po to, żeby wspierać ludność cywilną i bardzo się cieszę, że spełniliśmy po raz kolejny te zadania, tym razem na ziemi przysuskiej. Dzięki zapobieganiu podpaleniom udało się chronić przyrodę i mieszkańców, ale również zaoszczędzić setki tysięcy złotych. Sama jedna gmina, jak pan wójt powiedział, to oszczędności prawie 300 tysięcy złotych, a przecież w tych akcjach, dużych akcjach pożarowych, brały udział wszystkie jednostki, można powiedzieć, z okolicznych gmin, powiatów, a nawet z całego województwa mazowieckiego. I my tych kosztów dzisiaj nie znamy i nie liczymy, ale to były ogromne koszty. Wojska Obrony Terytorialnej i Ministerstwo Obrony Narodowej nie wykluczają kontynuowania akcji w przyszłym roku. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Przystąp do programu Bonus Leclerc i kupuj taniej z kartą Bonus Leclerc. Lody Manhattan 1,4 litra 8,79 tylko z kartą Bonus Leclerc. Kawa rozpuszczalna 200 gramów 13,19 zł tylko z kartą Bonus Leclerc. Woda mineralna 6 razy 1,5 litra 6,49 tylko z kartą Bonus Leclerc. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Leclerc. Środa w Radomiu zapowiada się chłodno i pochmurno. Możliwe są przelotne opady deszczu. Słońce jedynie czasami wyjrzy zza chmur. Przydadzą się płaszcze i kurtki, ponieważ na zewnątrz jedynie 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie wysokie na barometrach 1016 hektopaskali, biometr tradycyjnie niekorzystny.
kolejne dni przyniosą znaczną poprawę pogody. Czwartek mniej pochmurny, nie przewidujemy też deszczu. Na niebie przybędzie słońca, a temperatura wzrośnie do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie rosło, barometry w południe pokażą 1021 hektopaskali, biometr neutralny. Piątek bliźniaczo podobny. Czeka nas dużo słońca i przyjemne ciepło. Poranek będzie jednak rześki, w nocy temperatura nie przekroczy 10 stopni. Ciśnienie dalej będzie rosło, na barometrach zobaczymy 1023 hektopaskale. Biometr neutralny.